Mam wielki zaszczyt poprowadzić dzisiejszą dyskusję organizowaną przez AmCham na Forum Krynickim o biznesie jutra, o tym, jak wygląda relacja pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w Polsce, przedsiębiorstwami działającymi w Stanach Zjednoczonych, czy amerykańskimi przedsiębiorstwami, które działają w Polsce. Czy jesteśmy w stanie skorzystać na tej współpracy? Jak jesteśmy w stanie skorzystać? Czy jesteśmy w stanie tylko wyłącznie w Polsce odtwarzać pewne trendy światowe, czy też jesteśmy w stanie spróbować szukać jakichś nowych własnych dróg i nimi się dzielić? W naszym panelu udział biorą pan Robert Bednarski, Country Director Facebook Central Eastern Europe, witam serdecznie. Paweł Zagarłowicz, Citibank Handlowy. Pan Bartosz Ciołkowski, General Manager Mastercard Polska. Pan Andrzej Dziukała z AmChamu Pharma Committee. Pan Leszek Gaweł, General Manager Juul Labs. Pani Patrycja Gołos, wiceprezydent Corporate Affairs CE Liberty Group UPC Polska. I jest z nami pan Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyber z Ministerstwa Cyfryzacji. Mamy godzinę, jest nas dużo, prosiłbym państwa o dyscyplinę czasową. Moje pierwsze pytanie skieruję do pana dyrektora Bednarskiego, to znaczy, czy pan, pracując w Polsce i odpowiadając za region, ma wrażenie, że jesteśmy w stanie wspólnie coś robić? To jest tylko tak, że Facebook przynosi swoje rozwiązania i uczy polskich swoich partnerów, czy też jest tak, że jest w stanie się też tutaj czegoś nauczyć i czy ta współpraca jakoś może wyglądać? Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Zdecydowanie tak. Znaczy, my z jednej strony staramy się w Polsce oferować i przynosić to, co jest najlepsze z perspektywy globalnej, jeśli chodzi o nasze platformy, zarówno jeśli chodzi o dostęp do naszych platform i rozwój tych platform na poziomie użytkowników, czyli po prostu ludzi, którzy korzystają z platformy, ale też biznesu, zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. W tym zakresie Polska niewątpliwie, wbrew czasem różnym opiniom, stoi w czołówce tak naprawdę naszej tutaj Europy. My niedawno nawet zrobiliśmy takie wspólnie z jedną z firm konsultingowych badanie, które pokazało, że ponad 70% polskich małych i średnich przedsiębiorstw, a ich jest prawie 2 miliony, przyznaje się do korzystania z Facebooka, a ponad 60% twierdzi, że Facebook pomaga im w zwiększaniu sprzedaży. I to nie tylko chodzi o skalę wykorzystania, ale też widzimy, że polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie wykorzystują wszelkiego rodzaju innowacje, szybko je przyswajają i też dają nam bardzo dużo takiej pozytywnej opinii zwrotnej. Stworzyliśmy niedawno też taką radę małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie właśnie zbieramy tego typu opinie i przekazujemy ją do naszych zespołów produktowych, zespołów inżynierskich, które na tej podstawie po prostu tworzą jeszcze lepsze produkty. Tworzycie też na przykład w warszawskiej przestrzeni warsztaty, tak, w którym, jak to wygląda, dzielicie się wiedzą, czy to jest raczej kwestia szkoleń dla przedsiębiorców, jak oni mają korzystać, czy to jest właśnie jakaś współpraca szersza? Tak, znaczy my staramy się podejmować bardzo dużo różnego rodzaju działań, które mają na celu przybliżyć zarówno szerokim gronom po prostu ludzi korzystających z platform naszych, ale też przedsiębiorcom, organizacjom, różnego rodzaju fundacjom, tego, jak można korzystać z dzisiejszej technologii, z rozwoju technologii, w szczególności z mobile.
I w tym zakresie właśnie też stworzyliśmy nasz taki community hub, przestrzeń, który działa już ponad rok i prowadzimy tam bardzo dużo różnego rodzaju działań właśnie edukacyjnych, które są skierowane zarówno do właśnie instytucji różnego rodzaju niepublicznych lub publicznych, ale też małych, średnich przedsiębiorstw, które właśnie pomagają im zrozumieć z jednej strony jak korzystać dokładnie z tych wszystkich nowinek technologii, ale też dają nam bardzo świetną platformę zwrotną, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić lepiej. Co jest też ważne, ta przestrzeń w tym kontekście jest taką platformą, do której przychodzi bardzo dużo pomysłów, które są budowane właśnie zewnętrznie przez różnego rodzaju firmy, z potrzebą właśnie budowania tego typu platformy dyskusji. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. No, w ciągu roku zrobiliśmy wspólnie właśnie z partnerami ponad 350 różnego rodzaju tego typu eventów i wierzę, że ten kolejny rok również będzie w tym zakresie udany. Ponieważ pan dyrektor jeszcze swojego czasu nie wykorzystał, to ja dopytam, jak wygląda sytuacja, i to jest pytanie do wszystkich państwa, jak wygląda sytuacja otoczenia prawnego, to znaczy na ile polskie prawo jest przyszłościowe dla biznesu jutra, to znaczy na ile te przepisy, które mamy dzisiaj, są w stanie państwu pewne innowacje wdrażać, pewne nowe rozwiązania na polski rynek wprowadzać? Na pewno, tak jak tu wszyscy siedzimy, wiemy, że dostosowanie dzisiejszych uregulowań prawnych do tego, jaki szybki sposób rozwija się technologia i jak podąża innowacja, jest bardzo, bardzo ważne i chcielibyśmy na pewno, aby to prawo było dostosowane. Wydaje mi się, że uczciwym jest stwierdzenie, że mamy jeszcze wspólnie tutaj dużo, dużo w tym zakresie do zrobienia. Potrzebne są niewątpliwie jeszcze większa współpraca pomiędzy właśnie dużymi firmami technologicznymi, przedstawicielami technologii i różnego rodzaju instytucji, właśnie z instytucjami nadzorczymi, nadzorującymi instytucjami rządowymi, po to, aby te regulacje usprawniać i aktualizować. Niewątpliwie trzy takie obszary, które wydają się bardzo ważne w dzisiejszych czasach, no to z jednej strony jest szeroko rozumiana mowa nienawiści. Tutaj się rzeczy dzieją, ale ten temat jest bardzo, bardzo, bardzo ważny i wymaga wciąż bardzo dużo zaangażowania. A z drugiej strony na pewno integralność wyborów jest takim tematem bardzo żywym i ważnym też dla nas jako dla Facebooka, ale też dla po prostu dla dyskursu całego demokratycznego bardzo ważnym. No i cyberbezpieczeństwo. Więc te trzy obszary są bardzo ważne i sądzimy, że tu można dużo więcej zrobić, ale to jest, co jest najważniejsze z tej perspektywy, potrzebna jest swego rodzaju debata publiczna, taka jak ta, jak wiele innych, które się dzieją, abyśmy tak naprawdę sobie dobrze odpowiedzieli, jak chcemy, aby ten internet wyglądał. I tu w szczególności, aby tak naprawdę zachować z jednej strony to, co najlepszego w tym internecie, właśnie w tym rozwoju technologii, który to jest związane właśnie z możliwością chociażby wolnej wypowiedzi i swobodnej wypowiedzi i korzystania z tej przestrzeni, jaką tworzy internet. Właśnie z tego, aby przedsiębiorcy, szczególnie mali przedsiębiorcy, mogli korzystać z wszystkich tych nowinek technologicznych, z czego właśnie polscy przedsiębiorcy świetnie korzystają i robią to coraz bardziej, ale z drugiej strony przy tym wszystkim, aby zachować właściwy poziom bezpieczeństwa dla całego społeczeństwa. Więc te rzeczy są bardzo ważne. Sądzę, że wprowadzenie RODO jest świetnym przykładem. My te RODO wprowadziliśmy w gruncie rzeczy wcześniej nawet niż zostały wprowadzone przepisy i wprowadziliśmy je bardzo szeroko w wielu, wielu krajach. Sądzę, że to jest świetny przykład i początek do tego typu dalszych zmian, które zwiększają właśnie nasze wspólne bezpieczeństwo i regulują tą przestrzeń. Bardzo dziękuję. Paweł Zagarłowicz, Citibank. Jak to wygląda w sektorze finansowym, gdzie tu mamy te pola do przyszłościowego biznesu i jak tu wyglądają nasze regulacje prawne? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie Citi i Citi Handlowi do tej dyskusji. Pozwolę sobie zacząć od takiej osobistej refleksji. Przyjeżdżam tutaj od kilkunastu lat w różnych rolach medialnych, biznesowych i lektura programu pokazała mi, że chyba po raz pierwszy w tym roku jest zdecydowanie mniej w tytułach akcentów na globalizację. Z drugiej strony kilka dyskusji, którym się przysłuchiwały, pokazywało, że co trzecie, co czwarte zdanie
ten element globalny się pojawił. I to mi pokazuje, że po prostu przeszliśmy nad tym do business as usual i to już nie jest temat do dyskusji, tylko jak. To tak można powiedzieć, że ten biznes jutra robi się dziś, bo w naszym przypadku, odpowiadając z perspektywy Citi, to jest przede wszystkim globalność. W drugiej kolejności to jest digital. Jak digital, to e-commerce. I e-commerce jest tego dobrym przykładem, bo nie trzeba dużo mówić o naszej innowacyjności tu w Polsce, o naszych pomysłach, ale żeby robić e-commerce, to przypuszczam, że część z Państwa doskonale wie, że jak ktoś chce założyć na przykład sklep internetowy, nie wiem, w Słowacji, Czechach, jakimkolwiek innym kraju czy w Stanach, no to musi mieć oldschoolowe konto bankowe w danym kraju. W związku z tym aż się prosi, żeby mieć partnera, pan pyta o sytuację finansowego partnera, który ma globalną sieć, na przykład obecną w 100 krajach, żeby mu to oldschoolowe konto dostarczyć. Nasi przedsiębiorcy z tego obszaru nauczyli się, że w wielu krajach, wielu to przesada, ale są kraje, gdzie cena w lokalnej walucie jest o wiele niższa niż jeżeli się płaci w dolarze, w euro czy innej globalnej. Jeżeli ktoś ma partnera finansowego, który jest w stanie mu zaoferować po dobrym kursie tę lokalną walutę, żeby on tam mógł zapłacić na miejscu, to ten biznes e-commerce ma dodatkowy argument, żeby się rozwijać. Mówię o tych korzyściach i synergiach globalnych. Z reguły amerykańskie korporacje to są korporacje globalne. W związku z tym one to dają. My wnosimy tu na polskim gruncie innowacyjność. Mówię to z perspektywy firmy, która w tej chwili myślę, że obsługuje około 70% największych, w tym również amerykańskich firm w Polsce, jako bank. I widać to po zachowaniu naszych klientów, jak coraz większy udział jest polskiego, nawet małego biznesu, gdzie te wzrosty są po kilka tysięcy rok do roku. To jest niewyobrażalne. I to myślę, że jest najlepsza odpowiedź na pytanie o biznes jutra, który robi się dziś. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz zapraszam pana Bartosza Ciołkowskiego z Mastercard Europe, odpowiedzialnego między innymi za Polskę. Jak to wygląda na rynku płatniczym, ponieważ tam się konkurencja robi coraz większa, paradoksalnie coraz więcej chętnych jest do tego tortu. Z drugiej strony Polska tutaj chyba jest dosyć zaawansowana. Płatności zbliżeniowe, płatności bezgotówkowe mamy bardzo wysoko rozwinięte. Czy jesteśmy się w stanie czegoś jeszcze nauczyć i jaki tutaj jest kierunek? No i jak wyglądają regulacje? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że uczyć musimy się codziennie i nieustannie i na pewno będziemy się uczyć. Natomiast ja też zacznę od takiej małej anegdoty i zacznę cyframi. Bo ja pracuję w Mastercardzie w tej chwili 5114 dni. To jest dość łatwa cyfra, bo to jest dokładnie 14 lat i 3 dni. A z drugiej strony patrzę tu na kolegę Roberta i jego firma, o ile dobrze pamiętam, startowała w Stanach w 2004 roku. Czyli właściwie ja tyle pracuję w Mastercard, co tworzył się Facebook, a dzisiaj każdy z nas pewnie życia bez Facebooka wyobrazić sobie nie może. Jest to ogromna, potężna firma, która działa na całym świecie. Także przez ten krótki czas bardzo dużo się zmieniło. No, moje życie w Mastercard jest stosunkowo krótkie na tyle w ogóle całej historii Mastercard, bo rodził się w 66 roku. Jeszcze w erze komputerów, na pewno nie w czwartej rewolucji przemysłowej. No i jakby ta nauka i zmiana musi być nieustanna, bo my w tej chwili staramy się już nie mówić o sobie jako o systemie płatniczym i o tym, co tu będzie w płatnościach, ponieważ tych płatności dotyka coraz więcej firm, dotyka ich GAFA, ponieważ no, cyfryzacja jest też związana z tym, żeby to wszystko było użyteczne, wygodne, oczywiście bezpieczne, a my dzisiaj bez telefonu i bez tych interfejsów życia też sobie nie wyobrażamy. Także jakby ten rynek płatności jest bardzo rosnący, bardzo atrakcyjny, bardzo ciekawy, ale z drugiej strony jest w nim rzeczywiście coraz więcej uczestników. Nie mówię konkurentów, bo oni mają różne role, ale jest w nim na pewno coraz więcej uczestników. I teraz jakby nasza reakcja sprowadza się do takich trzech filarów i one są po polsku mówiąc grow, build, diversify. Taka prosta strategia globalna.
Zacznę od tego wzrostu. No, rynek sam w sobie jest wzrostowy. Na świecie tych płatności elektronicznych pewnie jest cały czas zdecydowanie poniżej, średnio poniżej 50, powiedziałem gdzieś w przedziale 20-25% w stosunku do obrotu gotówkowego. Także ten nieustanny wzrost tutaj jest istotny. Oczywiście w naszym kraju to wygląda lepiej, ale też cały czas do 50% nam brakuje. Build to jest wchodzenie w zupełnie nowe obszary. One często są podawane regulacjami, otwieraniem rynków, tworzeniem nowych platform, chociażby PSD2, która tak naprawdę trochę redefiniuje sposób przekazywania informacji, otwierania rynku bankowego tutaj w Europie. W Australii mówi się w ogóle o open data, o łączeniu innych źródeł danych, gdzie one są. Także próba zaistnienia na tym rynku jest dla nas też bardzo istotna, no bo na końcu może się okazać, że to jest inna forma przekazywania informacji o rachunku, w którym też chcielibyśmy zaistnieć. Także budowanie wewnętrznie tego, co stwarza możliwość akurat do zaistnienia. A na końcu to diversify, to zróżnicowanie opiera się głównie o współpracę, partnerstwa albo akwizycje. Od 2009 roku, gdzie mieliśmy pierwszą udaną akwizycję, właściwie od 2010 to się tak poważnie zaczęło, czyli całkiem niedawno. Do dzisiaj jest ich zdecydowanie ponad 20, włącznie z ogłoszoną transakcją NEC. To jest system rozliczeń międzybankowych w Skandynawii na kwotę 3,1 miliarda dolarów. No i to przyspiesza, czyli próba zmiany firmy również w kontekście łączenia się z nowymi pomysłami lub tradycyjnymi biznesami, które mogą uzupełniać albo w kategorii płatności, albo cyber security, albo lojalności, albo processingu również nasze zdolności. Krótko mówiąc, nieustanna zmiana organizacji, żeby podołać temu szybko zmieniającemu się światu. Z drugiej strony jest ten aspekt regulacyjny i tu też zacznę od cyfr. Nie wiem, czy Państwo wiecie, pierwszy wyścig samochodów autonomicznych odbył się w 2004 roku. Tam się zgłosiło oczywiście w Stanach Zjednoczonych, zgłosiło się 100-kilkanaście ekip, 15 zostało zakwalifikowanych i zadanie było proste. Każdy uczestnik dostawał płytę CD, miał ją wrzucić do samochodu i samochód miał przejechać 200-kilkanaście kilometrów po koordynatach GPS. No i pierwszy wyścig w 2004 roku zakończył się kompletną klapą, bo jeden samochód, który można powiedzieć zwyciężył, przejechał tylko 11 kilometrów i stanął w płomieniach. Inne nawet nie pokonały 11, także helikopter musiał z organizatorem szybko przelecieć te 200 kilometrów, poinformować wszystkich, którzy czekali na to wielkie dziejowe wydarzenie, że nikt nie przyjedzie i już mogą iść do domu. Ale rok później była kontynuacja tych zawodów i już ukończyło 11 samochodów. W tej chwili mówi się o tym, że w przyszłym roku Mercedes ogłasza swój samochód autonomiczny, już taki w pełni zdolny do jeżdżenia. Wiadomo, że Google od wielu lat testuje, w Stanach Tesla i tak dalej. A gdzie są regulacje? Minęło 15 lat, jakby cała branża zdołała się dopracować do tego, że samochody powstały. Nie jest to łatwe zadanie, trzeba łączyć wiele technologii, radar, laser, kamery i tak dalej, interpretacja wielu zdarzeń, a regulacji nie ma. I jaką mamy teraz sytuację? Mamy taką sytuację, że są na przykład samochody autonomiczne poziom 2, które de facto same już jeżdżą, no ale w instrukcjach jest napisane, że trzeba trzymać kierownicę albo trzeba tam co jakąś chwilę zrobić reakcję. No a potem się okazuje, że w Google można znaleźć wiele informacji, że żeby taki samochód oszukać, wystarczy przywiązać puszkę napoju i on wtedy myśli, że człowiek trzyma kierownicę. I to się dzieje wypadki, no bo on jedzie sam, ale w pewnych sytuacjach autopilot się wyłącza, człowiek nie zdąży zareagować. Właśnie, dlaczego o tym mówię? No bo będziemy mieli coraz więcej takich sytuacji, że technologia, wszelkie możliwości będą zmieniały nasz świat bardzo radykalnie. Z drugiej strony no będą musiały za nimi nadążać regulacje, no bo człowiek w tych sytuacjach już nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. I pewnie nie da się tego zrobić tak łatwo, że regulator przewiduje, co się zdarzy jutro, bo myślę, że firmy, ludzie i ekosystemy nie są w stanie przemyśleć, ale powinna być jakaś forma współpracy, testowania i umożliwiania pewnych działań, no bo tylko wtedy jakby też zarówno w danym kraju, jak i w ramach danej branży jesteśmy w stanie skutecznie pewne rzeczy robić, bo nie ma tutaj złej woli firm, ale czasami po prostu jest niewiedza
i niepewność co do tego, czy można to robić. W bankowości pojawia się często arbitraż taki między krajami, bo mówi się o tym, że niektóre jurysdykcje są bardzo elastyczne, jeżeli chodzi o wydawanie licencji bankowych. Elastyczne w cudzysłowie, po prostu mają inny proces, robią to bardzo szybko, co powoduje, że zwłaszcza w krajach prybałtyckich tych licencji fintechowych jest bardzo dużo. Także czasami może nawet dochodzić do tego, że w danym kraju pojawia się jakaś próba budowania pewnej przewagi, chociażby na takim aspekcie regulacyjnym i tego nam też życzę, żebyśmy w tym nurcie się próbowali utrzymać. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Dziukała, jak to wygląda z pańskiej perspektywy, jak to wygląda z perspektywy współpracy i dzielenia się przedsiębiorstw amerykańskich i polskich w zakresie między innymi na przykład farmacji, jakie tutaj jest potrzebne, co z państwa perspektywy kuleje, a co pracuje dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Na wstępie powiem, że reprezentuję Komitet Farmaceutyczny, który działa w strukturach AmCham. Skupia on 18 firm farmaceutycznych z kapitałem amerykańskim. Ja na co dzień pracuję w firmie Janssen, która jest częścią firmy Johnson & Johnson. Mówiąc o rozwoju biznesu w Polsce i o regulacjach, o tym, co jest potrzebne amerykańskim przedsiębiorcom, którzy mogliby chcieć inwestować w Polsce, a taki apetyt jest. Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem, biorąc pod uwagę populację, dobrą ekonomię. Potrzeba stabilnego i przewidywalnego prawa. Nie jest źle w tym zakresie w Polsce, ale jest sporo do poprawy. My jako biznes działamy w oparciu o strategię. Strategię krótkoterminową i długofalową. I czego nasi mocodawcy nie lubią, czego my nie lubimy, to są niespodzianki. Kuriozalnie nawet dobre niespodzianki nie są wcale takie dobre, bo one robią pewne odstępstwa od planów, a dobre planowanie to jest podstawa. I dzisiaj w Polsce obserwujemy zjawisko nie do końca przewidywalnego prawa. Mamy przypadki, prawo potrafi powstać w ciągu tygodnia, są szybkie ścieżki legislacyjne. Dla biznesu to nie jest dobre. Są pewne zasady tworzenia prawa w Polsce, dobra praktyka legislacyjna, która mówi o tym, że najpierw powinno konsultować się założenia do aktów prawnych, następnie szerokie konsultacje społeczne z partnerami, potem konferencja uzgodnieniowa. W naszym zakresie głównym regulatorem jest minister zdrowia i tam jest sporo do poprawy. Staramy się rozmawiać z ministrem, nawet dziś rano mieliśmy śniadanie Komitetu Farmaceutycznego. Mówimy o naszych bolączkach i mamy zrozumienie, jakkolwiek za słowami powinny pójść czyny. Przeanalizowaliśmy legislację z ostatniego roku w Ministerstwie Zdrowia z naszym partnerem pracodawcy RP i tak jak mówię, tam jest cały czas pole do poprawy, jeżeli chodzi o długość konsultacji społecznych. One trwają często tydzień. Nie sposób jest przeanalizować akt prawny i odnieść się do niego z uwagami. Nie ma konferencji uzgodnieniowych, gdzie partnerzy mogliby wymieniać się swoim know-how i ewentualnie uniknąć błędów w przyszłości na etapie tworzenia prawa. Im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi w boju. To jest dobra zasada, która niestety nie jest hołdowana na tym etapie. Kolejno to prawo dla nas optymalnie, gdyby miało długie vacatio legis, czyli wprowadzamy zmianę, jest ona uchwalana w lipcu, a my wiemy, że możemy zacząć stosować ją w styczniu przyszłego roku. To też jest pole do poprawy i to powoduje, że inwestycje w Polsce nie są na takim poziomie, na jakim mogłyby być. Jestem przekonany, że jest spory apetyt amerykańskich inwestorów do tego, żeby lokować tutaj swój kapitał, wchodzić w partnerstwo, transferować know-how, który jest dzisiaj bardzo wielką wartością. Jeżeli to się nie poprawi, będziemy obserwować taką stagnację, jaką mamy obecnie, a jest naprawdę ogromne pole do poprawy, również w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Na świecie, na Zachodzie istnieje bardzo dobra współpraca pomiędzy kapitałem prywatnym i publicznym. Powstają w ten sposób autostrady, drogi, fabryki. Tworzy się innowacja. W Polsce ten proces kuleje. Nie do końca wiem dlaczego. Prawdopodobnie jest brak zaufania między administracją a biznesem. Uważam, że biznes jutra musi być oparty na partnerstwie, na zaufaniu, na dialogu. W przeciwnym razie nie będzie porozumienia i sporo szans zostanie zmarnowanych. Na koniec powiem o takim zjawisku jak Horizon Scanning. Na Zachodzie, w Holandii, w Belgii administrator, regulator śledzi nowinki, innowacje, potrafi zaprosić firmę do siebie mówiąc słuchaj, widzę, że kończycie rejestrować bardzo dobry, nowoczesny produkt. Chcielibyśmy być przygotowani na jego wdrożenie.
spotkajmy się i porozmawiajmy, co powinno być, żeby on jak najszybciej był dostępny dla naszych obywateli. W Polsce te procesy są bardzo przeciągnięte, nie ma dynamiki, nie ma elastyczności i to powoduje, że jako przedsiębiorcy amerykańscy liczymy na to, że w Polsce ta sfera zostanie poprawiona. Takie pytanie, jeszcze, bo ponieważ mówił pan o braku procedur konsultacyjnych, uzgodnieniowych i tak dalej, często pojawia się taki argument, że no, biznes chce lobować na swoją korzyść i że tak naprawdę w interesie społecznym jest to, żeby to państwo narzucało swoje normy. Dlaczego ważne jest to, żeby ustawodawca słuchał głosów biznesu? Słuchał i oceniał. Oczywiście istnieje ryzyko, że może trafić się nieuczciwy przedsiębiorca, który będzie parł w kierunku nieobiektywnej regulacji na swoją korzyść. Ale gdyby regulator umiał ocenić te procesy, co nie jest oczywiście łatwe, to jest związane z inwestycją w ludzi w administracji. Tam niestety jest w pewnym sensie selekcja negatywna. Nie ma ciągłości kadr, nie ma długich karier w administracji. Trochę wina leży również po naszej stronie, ponieważ obserwujemy takie zjawisko, że jeżeli w administracji ktoś po studiach przyjdzie do pracy i wybija się inteligencją, pracowitością, kreatywnością, bardzo często jest wysysany do biznesu, oferowane są mu dużo większe pieniądze i niestety cierpi na tym administracja, ale klucz jest w ludziach. Jeżeli w administracji byłyby atrakcyjniejsze warunki pracy, atrakcyjniejsze formy promowania, zatrudnienia, awansowania, to wtedy myślę, że w ramach tego partnerstwa ci zdolni ludzie mogliby ocenić, kiedy jest trik w negocjacjach, a kiedy jest uczciwa propozycja oparta na wiedzy, na partnerstwie. Nim pozwolę Pawłowi Zagarłowiczowi na krótki ad vocem, pozwolę sobie na malutką autoreklamę. Dzisiaj w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie właśnie piszemy o tym, jak w inspektoratach w bardzo wielu miejscach brakuje ludzi, którzy by chcieli pracować właśnie w administracji publicznej, co też niezwykle przekłada się na biznes, no bo odbiory rozmaitych rzeczy czekają i po prostu nie ma fachowych pracowników, także krótka autoreklama. Paweł Zagarłowicz, dwa zdania, dwa cena. Ale to jest fajny tekst, bo ja to czytałem rano i rzeczywiście to jest bardzo pouczająca lektura. Ja, ponieważ zrobiłem krótkie okrążenie za pierwszym razem, to chciałem tylko nawet nie ad vocem, ale trzy zdania dodać, że to nie jest lobbowanie tylko we własnym interesie, tylko często w interesie klientów, a nawet ogólnospołecznym i nie należy tego przyjmować z uśmieszkiem. Dlatego, że w sektorze, w którym ja pracuję, jest tak, że regulacje nakładają ogromny obowiązek inwestycji a w bezpieczeństwo pieniędzy, b w anti-money laundering. I to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności przed klientami, tylko odpowiedzialności przed prawem. Doświadczenia kilkunastu ostatnich lat w Polsce pokazują, że początkowe zachłyśnięcie się wejścia niektórych firm z nowoczesnymi rozwiązaniami świat finansów, bez obłożenia tego regulacjami związanymi właśnie z praniem pieniędzy, doprowadziły do tego, że wyszły na światło dzienne różne publicznie również opisywane przez Rzeczpospolitą przypadki, a to, że nałożono również na te firmy te same regulacje, co na banki, pokazuje, że to ma głęboki sens i nie chodziło tylko o interes banków. Dziękuję. Pan Leszek Gaweł, bardzo proszę. Chciałem zapytać o pana branżę, pan reprezentuje U-Labs. Też panowie mówili Facebook, Mastercard, rozmaite. No, pańska sfera też jest nowa, no kilka... naście lat temu takich produktów nie było. Czy nasze regulacje tutaj za tym polskie regulacje za tym nadążają? Czy tutaj ta współpraca lokalno-globalna wygląda dobrze? No i jak wyważyć interes, bo to też bardzo ważne dla wszystkich. Tutaj Paweł Zagarłowicz mówił o klientach, no również kwestie zdrowia publicznego. Absolutnie, bardzo dziękuję. Myślę, że są dwa takie kluczowe obszary, które są szalenie istotne. Ja myślę, że jest strefa typowo biznesowa i ta strefa typowo regulacyjna dla całej kategorii vapingowej, jaką mamy, czy ja mam okazję tutaj reprezentować. Może dwa słowa o samej firmie, bo firma Juul Labs funkcjonuje tak naprawdę na rynku ponad 4 lata, więc jest Państwu stosunkowo mało znana. Firma została założona
tak powiedziałem, niespełna 4,5 roku temu weszła na rynek amerykański, ale była tworzona przez dwóch pasjonatów, byłych długoletnich palaczy, Adama i Jamesa, którzy szukali tak naprawdę rozwiązania dla siebie jako osób palących wiele lat, uzależnionych od nałogu, rozwiązania, które będzie zdecydowanie mniej szkodliwe. I to faktycznie po 10 latach okazało się, że ich praca, wysiłek został nagrodzony, produkt został wprowadzony na rynek z dużym sukcesem. Dziś firma funkcjonuje już na terenie nie tylko Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale łącznie 17 krajów. Polska jest 17 krajem, gdzie firma Juul Labs weszła na rynek ze swoim rozwiązaniem, która jest alternatywą dla dorosłych palaczy, dla tych, którzy nie mogą sobie poradzić przez wiele lat z paleniem, którzy próbowali rzucić to palenie. No w Polsce 85% osób palących próbowało przynajmniej raz rzucić palenie i to się nie udaje. Więc jesteśmy firmą stosunkowo nową, firmą, która dopiero na rynku polskim działa 2 tygodnie, więc tutaj porównując historię moich znakomitych przedmówców, to faktycznie jesteśmy dopiero firmą raszkującą na rynku polskim. Ale faktycznie są te dwa obszary, o których wspomniałem na samym początku, szalenie istotne. Myślę, że z punktu widzenia tworzenia biznesu jest spore wsparcie tutaj polskich regulacji. Łatwo faktycznie udało nam się nie tylko otworzyć działalność operacyjną, ale po szybkiej decyzji podjęliśmy także decyzję o otwarciu centrum finansowego w Gdańsku dla całego regionu IMIA, nie tylko Polski, ale także Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, więc faktycznie ten biznes ze strony operacyjnej realizuje się, powiedziałbym, dosyć płynnie. Natomiast jest druga strona, która jest szalenie istotna i dotyczy już regulacji typowo kategorialnych. Kategoria jest nowa. Tak jak pan wspomniał, raptem historia kilkunastu lat dla całej kategorii vapingowej. I dziś te regulacje nie są tak naprawdę w naszej opinii poprawnie skrojone, szczególnie na rynku polskim. Oczywiście poddani jesteśmy regulacją TPD w Unii Europejskiej i tutaj Polska się dostosowała. Natomiast są znaczące różnice względem innych krajów, choćby takich jak Wielka Brytania, ale także Francja czy nawet Włochy, gdzie faktycznie istnieje jedna podstawowa różnica, mianowicie możliwość informowania konsumentów o faktycznie mniejszej szkodliwości kategorii vapingowej w stosunku do tradycyjnych papierosów. W Polsce tej możliwości nie mamy i to jest rzecz, która szalenie nas boli, dlatego że chcemy z regulatorem, z instytucjami rządowymi rozmawiać w sposób partnerski w oparciu o fakty, o wyniki badań, które już dzisiaj są dostępne. To tylko mogę przytoczyć przykład, że tak znakomita instytucja jak Public Health of England uznała po wielu miesiącach długiego przeglądu, że kategoria vapingowa jest przynajmniej o 95% mniej szkodliwa. Dziś te rozmowy w Polsce z Ministerstwem Zdrowia jeszcze, że tak powiem, nie są zbyt otwarte. Liczymy, jesteśmy szalenie otwarci jako firma, ale także jako cała kategoria na tego typu dyskusję, opartą faktycznie o liczby, o dowody, bo uważam, że jesteśmy w tym zakresie w stanie jeszcze dużo zrobić, także właśnie dla zdrowia publicznego. Bo to jest szalenie istotne, aby rozmawiając tak naprawdę z instytucjami rządowymi, wspierając się konkretnymi przykładami, wynikami badań zarówno tych klinicznych, ale także behawioralnych, móc dotrzeć do konsumentów z precyzyjną, właściwą informacją. Tu jest z pewnością sporo jeszcze do zrobienia. Bardzo dziękuję. Poprosiłem teraz o głos panią Patrycję Gołos z UPC. Jak to wygląda reprezentowaną przez panią branży? Gdzie tutaj, na ile tutaj państwo regulacjami może popsuć, a na ile może zachęcić do rozwoju i do innowacji i do tego, żebyśmy mogli mówić o biznesie jutra, a nie biznesie przedwczoraj? Dzięki bardzo za pytanie. Witam państwa. Jak mówimy o regulatorach, czy oni tego chcą, czy nie chcą, na pewno odegrają istotną rolę w tym, jak biznes jutra będzie wyglądał i mogą rzeczywiście tworzyć świadomie rozwiązania, które będą wspierały innowacje i będą wspierały nowe rozwiązania i nowe
biznesy i przyczyniały się do rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego, a mogą jednocześnie tworzyć rozwiązania, które ten wzrost będą hamowały lub wręcz uniemożliwiały. Jak mówimy o biznesie jutra, to przede wszystkim mówimy o biznesie cyfrowym, czyli biznesie opartym o zarządzanie danymi, biznesie opartym o sztuczną inteligencję, ale także przede wszystkim biznesie, i to z naszej perspektywy jest bardzo ważne jako dostawcy internetu, biznesie opartym o infrastrukturę, czyli biznesie, który jest wysokokapitałowy, potrzebuje, to też już wcześniej zostało powiedziane, przewidywalnego środowiska regulacyjnego, prawnego, bo biznes inwestuje po to, żeby mieć zwrot z inwestycji. Po to tutaj jesteśmy, ale biznes, i szczególnie biznes amerykański, cechuje się tym, że szuka rozwiązań win-win, że wprowadza rozwiązania, które rzeczywiście przekładają się na podnoszenie jakości życia społecznego, na rozwój gospodarczy, o czym też wspominałam wcześniej. I to jest biznes, który myśli długofalowo. Firma, którą ja reprezentuję, jest w Polsce od 20 lat. W 99 roku Liberty Global zainwestowało tutaj w lokalną spółkę. I nasze myślenie o tym biznesie jest w dużej mierze również myśleniem lokalnym. Więc kiedy szukamy rozwiązań regulacyjnych, widzimy również to, co się dzieje w sferze globalnej, ale także to, co się dzieje na rynkach lokalnych. I mamy takie tendencje, szczególnie w Europie i także w Polsce, do wąskiego myślenia o rynkach właściwych, do chronienia rynków lokalnych, ale to ma swoje konsekwencje, szczególnie w obszarze konsolidacji M&A. To jest bardzo ważne, żeby spojrzeć szerzej, bo z jednej strony ochronimy chwilowo rynek lokalny, nie wiem, lokalnych przedsiębiorców, ale jednocześnie nie zahamujemy rozwoju technologicznego, nie zahamujemy trendów globalnych i raczej powinniśmy myśleć o takich rozwiązaniach, które pozwolą firmom działającym tutaj w Polsce na budowanie skali, na wychodzenie szerzej. To jest stosunkowo mały rynek, jak porównamy go do rynku amerykańskiego. Firmy, które zaczynają się rozwijać na rynku amerykańskim, mają dużo lepsze możliwości rozwoju. Tutaj powinniśmy szukać takich rozwiązań, które będą wspierały, stymulowały skalę i właśnie to myślenie globalne. Więc jest pewnie cały szereg rzeczy, które moglibyśmy poprawić. Dla nas, tak jak powiedziałam, jak myślimy poważnie o tym, żeby nowe biznesy mogły przychodzić, jest infrastruktura, która dzisiaj w Polsce wymaga ogromnych nakładów. Infrastruktura szerokopasmowa, infrastruktura gigabitowa i tworzenie warunków do tych inwestycji, do zapewnienia zwrotów z tych inwestycji jest absolutnie kluczowe. Bardzo dziękuję. Teraz czas na pana dyrektora Roberta Kośle. Miałem wrażenie, że to, co państwo mówili, było trochę taką księgą skargi wniosków skierowaną do przedstawiciela administracji rządowej. A taki był wiele głosów mówiących, no nie jest źle, no mogłoby być znacznie gorzej, ale też mogłoby być znacznie lepiej. Proszę państwa, ja nie odbieram tego jako księgę skarg i wniosków, dlatego że wiele z tematów oczywiście państwo macie rację w kontekście tego, żeby przyspieszać regulacje, żeby regulacje nadążały za rozwojem technologicznym. Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do tej sesji. Państwo możecie zadać pytanie, skąd administracja akurat w dyskusji o biznesie, o rozwoju biznesu. Ja myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie już po części padła.
Administracja może nie jest, nie powinna, nie oczekuje się od administracji, żeby wspierała rozwój biznesu, ale przede wszystkim, żeby nie blokowała rozwoju biznesu, bo to jest najistotniejsze. Z punktu widzenia biznesu jutra. Biznes jutra jest budowany przede wszystkim w oparciu o technologie, które są dzisiaj dostępne i które będą dostępne jutro i są rozwijane. I tutaj bardzo mi się podobało stwierdzenie, odwołanie do takiego horyzontalnego podejścia i monitorowania rozwoju technologicznego. Proszę Państwa, tutaj bardzo często też padało hasło cyberbezpieczeństwo. Ja się tutaj w pełni zgadzam i o tym rozmawiamy. Zresztą po raz pierwszy w ramach forum w Krynicy jest dedykowane forum cyberbezpieczeństwa. Zapoczątkowane dzisiaj akurat równolegle trwającą sesją ministerialną o tym, w jaki sposób rozwijać rynek usług cyfrowych, w jaki sposób rozwijać ten rynek w sposób bezpieczny. Dodatkowo jeszcze Państwo mówicie o usuwaniu barier. Ja myślę, że to usuwanie barier polega też na tworzeniu podstaw prawnych do tego, żeby administracja publiczna stosowała nowe technologie. Ja przepracowałem w administracji publicznej najpierw 15 lat, później 10 lat w amerykańskiej korporacji i teraz znowu wróciłem do polskiej administracji. Jestem takim przykładem człowieka, który ma spojrzenie jakby z obu stron, więc w pełni rozumiem jakby to podejście i te wymagania, te oczekiwania, jakie stawia biznes administracji publicznej. I biorąc pod uwagę nowoczesne technologie, dlaczego do tej pory technologie chmurowe nie są stosowane bardzo szeroko przez administrację publiczną, szczególnie jeżeli chodzi o sektor jednostek samorządu terytorialnego, które oczekiwałyby przede wszystkim wskazania, w jaki sposób z tych technologii korzystać, w jaki sposób lokalne firmy funkcjonujące jako nawet spółki komunalne, w jaki sposób mogłyby z tych technologii korzystać. Więc tych regulacji brakowało. I gdzie tych regulacji brakuje, tam oczywiście administracja nie będzie korzystała z nowych technologii, bo urzędnik patrzy, w jaki sposób może dane rozwiązanie zastosować, a nie to, czy ta technologia jest zakazana. Technologie chmurowe nie są zakazane, ale z drugiej strony nie są regulowane, nie jest regulowane to, w jaki sposób technologii rozwijać. Proszę Państwa, wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały o wspólnej infrastrukturze informatycznej państwa. Ten projekt będzie podstawą do budowy środowiska chmur obliczeniowych, hybrydowego środowiska, wspierającego z jednej strony funkcjonowanie krytycznych dla państwa rejestrów państwowych, bo Ministerstwo Cyfryzacji jako samodzielny podmiot istnieje dopiero od 4 lat, natomiast to ministerstwo odpowiada za funkcjonowanie wszystkich najważniejszych rejestrów. To, że udaje się w tej chwili uruchomić usługi i scentralizować usługi, to, że państwo jeździcie bez dowodów rejestracyjnych, to, że będziecie jeździli bez praw jazdy również, to, że następuje integracja pomiędzy usługami, to, że obywatele mają dostęp do EPIT-u, do projektów związanych z ochroną zdrowia, to jest możliwe dzięki temu, że ta nowa technologia powstaje, ale ta technologia musi być wdrażana w sposób bezpieczny. Nie uciekniemy od technologii chmur obliczeniowych, bo tu to jest model, który jest stosowany na całym świecie. Co więcej, wraz ze wspólną infrastrukturą informatyczną państwa wchodzimy w dwie filozofie. Cloud first, czyli wszystkie systemy, które w administracji publicznej będą budowane, powinny uwzględniać model przetwarzania w chmurach obliczeniowych, a drugie public cloud first, czyli to, że będzie komponent, który będzie stanowił chmurę rządową, to będziemy ograniczali tylko tą chmurę rządową do niezbędnych systemów, które w tej chmurze rządowej, która bazuje na centrach danych należących do Skarbu Państwa, jak i również na infrastrukturze sieciowej, która należy do Skarbu Państwa. Ten obszar będzie bardzo wąski. Będzie ograniczany tylko do tych systemów, które nawet w przypadku zakłócenia dostępności usług komercyjnych muszą dalej funkcjonować poprzez to, że mamy zależności, coraz silniejsze zależności między biznesem, funkcjonowaniem gospodarki a ucyfrowieniem. Co więcej, patrząc na tą chmurę publiczną, też wychodzimy tutaj w model taki, który bazuje na i rozwija rynek dla dostawców usług cyfrowych. Również wiele firm technologicznych i firm świadczących usługi firm amerykańskich, dlatego że my od pół roku prowadziliśmy dialog techniczny z ponad 30 podmiotami. Wszystkie firmy amerykańskie, które świadczą usługi w zakresie przetwarzania chmurach, do tego dialogu zostały zaproszone. I teraz jaki ma być efekt tego projektu dla biznesu, ale również dla jednostek samorządu terytorialnego? Przede wszystkim taki, że zostanie uruchomiona platforma do zakupu usług cyfrowych po to, żeby
samorządy bądź małe jednostki nie skupiały się na budowie własnej infrastruktury, tylko korzystały z usług, które jednocześnie są bezpieczne. Co więcej, państwo mówiliście o cyberbezpieczeństwie, stąd również elementem, który ma wspierać cyberbezpieczeństwo, jest powstanie narodowych standardów cyberbezpieczeństwa. Ktoś powie, no tak, no Polska sobie wymyśla znowu jakieś standardy w oderwaniu od rzeczywistości. Tak nie jest, będziemy i konsumujemy tutaj w dużej mierze to, co zostało wypracowane również w innych państwach, na forum europejskim czy w Stanach Zjednoczonych. Tutaj podjęliśmy współpracę z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii, czyli z NIST-em. Mamy tutaj bardzo, bardzo dobrą współpracę właśnie w kontekście chociażby regulacji, standaryzacji nowych technologii, jakie będą wprowadzane w najbliższym czasie, które muszą być dostępne z punktu widzenia rozwoju gospodarki, czyli technologii bazujących na 5G. I tutaj też jest pytanie takie, no 5G na razie jako hasło, na razie jako szerokopasmowy dostęp do internetu, ale to nie jest szerokopasmowy dostęp do internetu, tylko de facto kręgosłup do przyszłej generacji usług związanych z pojazdami autonomicznymi, związanych z obsługą dużej masowej ilości sygnałów pochodzących z różnego typu systemów inteligentnych. I żeby to zrobić, z jednej strony musimy na bieżąco pracować nad regulacjami, które będą nadążały za wypracowanymi rozwiązaniami technicznymi, ale państwo zwróćcie uwagę, że w tej chwili nawet standardy nie nadążają, standardy bezpieczeństwa nie nadążają za tym, co wypracowywane jest w ramach stowarzyszeń producenckich GSMA czy 3GPP. Więc i tutaj wracam jeszcze do tej kwestii regulacji. Tutaj się całkowicie zgadzam z tym, że regulacje powinny być bardzo szeroko konsultowane. Zresztą Ministerstwo Cyfryzacji ma dość, można powiedzieć, jest najbardziej otwarte na publiczne konsultacje. Projekty, zarówno wypracowanie koncepcji rozwoju systemów internetu rzeczy. W zeszłym tygodniu opublikowana została koncepcja, strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. W piątek mamy konsultacje, kończymy konsultacje publiczne strategii cyberbezpieczeństwa na kolejne 6 lat. I tutaj adresujemy też ten temat przewidywalności działań podejmowanych przez administrację. Do tej strategii będzie w ciągu 6 miesięcy będzie opracowany plan działań, zarówno zawierający harmonogram, jak i źródła finansowania tych przedsięwzięć. W strategii ujęte są przedsięwzięcia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym, nie tylko deklaratywnym, bo mnie też to bolało pracując w biznesie. Patrzyłem, że to wiele osób mówiło o partnerstwie publiczno-prywatnym, zarówno na forum unijnym, natowskim, jakikolwiek innym. Natomiast okazywało się, że jak było wydarzenie, na którym mówiono o partnerstwie publiczno-prywatnym, chociażby w cyberbezpieczeństwie, to nie zaproszono na to wydarzenie przedstawicieli przemysłu. No więc do tego typu partnerstwo deklaratywne absolutnie nie będzie działało. Tutaj nie mamy żadnych oporów przed tym, żeby takie partnerstwo budować. Co więcej, jeżeli państwo spojrzycie na ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie dokładnie rok temu, tam jest jednym z kluczowych elementów i odpowiedzialność ministra cyfryzacji, to jest budowanie takiego partnerstwa. Jak to partnerstwo jest budowane? My już od lutego podpisujemy, zawieramy porozumienia, uruchomiliśmy program współpracy w cyberbezpieczeństwie z podmiotami komercyjnymi, bo przede wszystkim chcemy wiedzieć, nad czym te podmioty pracują, jeżeli chodzi o technologię, po to, żeby umieszczać te elementy, żeby wskazywać te elementy, które będą w przyszłości dostępne, w nieodległej przyszłości dostępne dla administracji publicznej i dla biznesu, w jaki sposób te technologie mogą być wykorzystane. I do takiego programu w lutym tego roku przystąpił Microsoft. Do takiego programu deklaracje zgłosiły inne firmy, największe firmy technologiczne, zainteresowane bezpośrednią współpracą z rządem w zakresie właśnie współpracy i omawiania przyszłych prac badawczo-rozwojowych, wypracowywania standardów bezpieczeństwa, korzystania z technologii, którą kupują użytkownicy, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr zarówno w administracji publicznej, jak i w małym i średnim biznesie. I to są te działania, które w dużym skrócie, żeby już nie konsumować więcej czasu, podjęliśmy. Zapraszam państwa też przy okazji na kolejne sesje dotyczące cyberbezpieczeństwa, które będą prowadzone w pawilonie G dzisiaj do końca dnia, jutro pierwsze dwie sesje również. W jaki sposób my współpracujemy, w jaki sposób ta współpraca z małym i średnim biznesem będzie rozwijana również w ramach inicjatywy Trójmorza. Bardzo dziękuję. Zostało nam na szczęście jeszcze kilka minut, w związku z tym mój dziennikarski temperament nie może mi nie pozwolić zadać jednego pytania. Od dwóch dni opinia publiczna żyje wypowiedzią wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który podziękował Polsce za to, że amerykańskie koncerny działające głównie w branży informatycznej nie będą opodatkowane. Czy mógłby ktoś by państwa zgłosił się na ochotnika do komentarza na ten temat? O, jest ochotnik, tylko prosi mi mikrofon. Zostałem ochotnikiem, świetnie.
Ja sądzę, że to jest dobry kierunek, dobra decyzja. Z naszej perspektywy przestrzeganie prawa jest czymś, że tak powiem, nadrzędnym i tak w wymiarze też prawa podatkowego stosujemy te prawa, które są obowiązujące zarówno w Unii Europejskiej, jak i lokalne. Mogę dodać, że od gdzieś czwartego kwartału zeszłego roku też wdrożyliśmy taką lokalną strukturę już, w której to cała działalność, którą my tutaj fizycznie prowadzimy w Polsce i tych klientów, którzy są obsługiwani przez nasze polskie biuro Facebooka, też są już tutaj bezpośrednio lokalnie opodatkowane, więc sądzę, że też ta decyzja jest dobrym kierunkiem na przyszłość dla właśnie zapewnienia też stabilnego i przyjaznego środowiska dla po prostu dalszych inwestycji. Ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie? Bo jeżeli nie, to mam jeszcze pytanie związane z tym, o czym pan dyrektor powiedział, to znaczy o poziomach, bo mówiliśmy o tym poziomie lokalnym, tak, znaczy ustawodawstwa polskiego, na ile dla przedsiębiorców, którzy są związani z przedsiębiorstwami amerykańskimi, problemem albo zaletą, albo wadą jest ta pewna dwupoziomowość, znaczy najpierw regulacje europejskie, regulacje polskie, czy te polskie są na czas następnie wdrażane, czy tego ducha odzwierciedlają, to są regulacje i finansowe, i dotyczące praw autorskich na rozmaitych poziomach. Jak to funkcjonuje? Czy ktoś z Państwa jest gotów? Ja mogę skomentować kilka zdań dosłownie. Jest. Znaczy niewątpliwie, jeśli chodzi o to, co już wcześniej powiedziałem dotyczące regulacji i tego, że jest szereg obszarów, które wymagają dalszej aktualizacji praw, cały rozwój technologiczny i rozwój innowacji, to wszystko będzie dobrze funkcjonowało, jeżeli będziemy w stanie jako społeczeństwo mieć więcej takich praw i takich regulacji, które będą ponad, można powiedzieć, narodowe, czyli gdy będą albo globalne, albo europejskie i tak dalej. Z bardzo prostej przyczyny. To nie tylko chodzi o, w cudzysłowie, wygodę i możliwość budowy produktów i rozwiązań, które są skalowalne przez duże firmy, ale też chodzi o możliwość wykorzystania tych rozwiązań właśnie przez małe firmy. Ponieważ te małe firmy, jeżeli popatrzymy na przykład na Polskę, no setki tysięcy firm, które korzystają chociażby z naszych rozwiązań, bardzo duża część z nich korzysta z tych rozwiązań po to, żeby eksportować swoje właśnie produkty do wielu krajów i może to robić za pośrednictwo i robi to za pośrednictwo smartfona, bezpośrednio często ze swojego domu. I ta możliwość dotarcia właśnie za pośrednictwem technologii do 5, 10, 15, 20, kilkudziesięciu krajów, a mamy takich naprawdę bardzo, bardzo dużo przypadków, jest czymś doskonałym, czymś, co daje właśnie nowa technologia. Więc musimy zawsze o tym pamiętać w kontekście budowy właśnie lokalnych praw i tego zróżnicowania pomiędzy krajami, aby dobrze zbalansować właśnie te możliwości, które dają po prostu, daje rozwój technologii, w szczególności, które w pierwszej kolejności potencjalnie mają wpływ później na mały biznes. Bardzo dziękuję. Pan Bartosz Ciołkowski się zgłaszał. My teraz mamy przykład regulacji PSD2 i ona na pewno jest na swój sposób transformacyjna dla całego naszego biznesu i zarówno po stronie bankowej, jak i po stronie systemów płatniczych, pewnie kilku innych graczy. Natomiast tu charakterystyka jest taka, że no, czas jej wdrożenia był dość długi. To wymagało pewnie uzgodnień wielu, pewnie też ze względu na różne punkty widzenia poszczególnych krajów. Teraz taki okres dostosowawczy, jakby przeniesienia tych przepisów na poziom lokalny, wydaje się przebiegać dość sprawnie, chociaż z jednej strony ten długi czas spowodował, że już w tej chwili można powiedzieć, że inne kontynenty albo nawet wewnątrz Europie mówi się o kolejnej fazie, no bo skoro bankowość ma być otwarta, dlaczego inne bazy danych nie mają być otwarte? I widać, że tutaj ta regulacja właściwie, można powiedzieć, się skończyła, już się mówi o kolejnej, przynajmniej gdzieś tam w umysłach i w myślach. Z drugiej strony widzimy, że mimo tego długiego czasu, o którym też przed chwilą powiedziałem, jest trochę tak, że wiele krajów poprosiło o opóźnienie implementacji, przynajmniej w sferze kar, no bo rynek nadal nie jest gotowy. Także z jednej strony ten czas faktycznie w przypadku takich wielkich zmian i dużych regulacji może być wydłużony,
Z drugiej strony no on może wpływać na to, że sama ich jakby forma jest nie do końca już bieżąca, bo można myśleć o kolejnym kroku. Pani Patrycja Gołosz. Ja być może tylko dodała, że w świecie globalnym, w świecie cyfrowym dążenie do tego, żeby uspójniać politykę regulacyjną powinno być jednym z kluczowych priorytetów. Jeżeli to się nie stanie, to będziemy tworzyć inne warunki działalności dla podmiotów właśnie na rynkach lokalnych i różnicować te warunki konkurencyjne dla nich, a także je osłabiać. Więc to jest naprawdę ważne, żeby ten level playing field był w ogóle miał miejsce, tak. I jeszcze zgłaszał się pan dyrektor Kośle. Proszę państwa, ja się zgadzam z tym, że te regulacje powinny być jak najszersze, powinny być co najmniej na poziomie regionalnym, na poziomie również transatlantyckim. Przede wszystkim istotne jest to, żeby właśnie poprzez takie regulacje dopuszczać rozwiązania, które będą umożliwiały tą interoperacyjność. Przecież przykład dyrektywy PSD2, ale myślę, że dużo ciekawszy przykład wcześniejszych regulacji dotyczących zarządzania tożsamością, czyli EIDAS, gdzie mamy z jednej strony rozwiązania, które umożliwiają federalizację systemów zarządzania tożsamością na poziomie krajowym. No, najlepszy przykład 500+, tak, bo dzięki temu, że możliwa była federalizacja profilu zaufanego z tym, co oferują banki, było możliwe szybsza obsługa wniosków. Ale to jest pierwszy krok. Drugi krok, wykorzystanie EIDAS-a do węzła transgranicznego po to, żeby przedsiębiorcy mogli spokojnie, wykorzystując swoją tożsamość, brać udział w działaniach biznesowych w całym obszarze europejskim. Natomiast jest istotna jeszcze jedna rzecz. Te regulacje, jeżeli powstają na poziomie europejskim, to na co zwróciliśmy uwagę Komisji Europejskiej, to one przede wszystkim nie mogą być regulacjami silosowymi, bo mamy PSD2. PSD2 zakłada pewien model raportowania zgłaszania incydentów. Mamy EIDAS, zakłada drugi model zgłaszania incydentów. Wcześniej mieliśmy prawo telekomunikacyjne, zgłaszało również inny model. Mieliśmy dyrektywę NIS. I teraz w każdym z tych obszarów mamy silosowość. W każdym z tych obszarów mamy inny podmiot, który zbiera informacje o zagrożeniach, obsługuje informacje o incydentach. I teraz ten przedsiębiorca musi pamiętać, musi wiedzieć, do którego z tych podmiotów, organów ma te informacje zgłaszać. A tak naprawdę to powinno być skonsolidowanie na poziomie europejskim. I o tym rozmawialiśmy z Komisją Europejską, żeby w ramach nowej Komisji Europejskiej ten temat, zresztą mówił o tym pan dyrektor Ruana, zastępca dyrektora DigiConnect, że w tej chwili pani Ursula von der Leyen temat cyberbezpieczeństwa i konsolidacji, wyjścia z tych silosów w poszczególnych obszarach tematycznych jest jednym z priorytetów, który jest ustawiony dla nowej Komisji Europejskiej. Wtedy dopiero będziemy mieli tą sytuację, która rzeczywiście będzie wspierała rozwój biznesu. Jeżeli nie, to bardzo dobrze, ponieważ właśnie za 30 sekund kończy nam się czas. Bardzo państwu dziękuję za niezwykłą dyscyplinę, za niezwykle ciekawą dyskusję. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć odpowiedzi na pytanie, jak można ten biznes jutra lepiej robić, przede wszystkim planować dzięki lepszym regulacjom. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo.